Čemeračko, jestem w Epidem Games. Witam was. Pracuję dzisiaj, będziemy pasować żyto. Będziemy pasować żyto. Pasujemy dzisiaj sobie pędzika w przywałku. Czyli będziemy sobie pasować właśnie pędem. No pasa tak pod niego nie jest zbytnie wyglądowa. Ale wiadomo, tych 150 koni, tutaj noże. Jest tych chyba bodajże 20 sztuk. Jak się nie mylę. Nie chcę tu zabrać. Ale to sporo noży. Więc to, no siadamy, lecimy. Kasa z konta poszła na zakup folii. No, kupiłem parę rolek folii i oczywiście siatkę, żeby mi starczyło. Więc lecimy, no nie ma co się tu opierdzielać. Trzeba tu grzać. Zobaczymy jak ten fent, niestety fent jedynym dla mnie minusem, choć plusem to jest ten wygar cały, że on jednak troszeczkę głośny jest. No ale sprawdzamy go po całości. Ostatnio chodził w Google. Teraz tak, ja sobie muszę dopasować biegi. Oj Andrzej, kurwa, te hamowanie, coś te hamulce u niego to troszeczkę szwankują. Teraz tak, ja sobie muszę dopasować tylko bieg. Taki, żeby mi to odpowiadał. Wiecie, no to ja chcę mieć te zbicie jak najlepsze przy tej prasie. Dlatego te 150 koni może nie będzie wyglądało gabaretowo za ładnie, ale roboty będzie robiło za jebisto. Dobra, odpalamy, odpuszczam podbierak. No i lecimy takie 9 na godzinę. Trzeba sobie tak powolutku popasować, przetestować tak fajnie. Przede wszystkim wspomniałem właśnie na wałku, czy będzie dawała sobie radę. No bo kulki 150 robię, nie będę się już bawił 120 nic. No bo to taką pasę nie inwestowałem, żeby po prostu robić to na 120 już wyszliśmy z sprzedażą naszej poprzedniej pasy, więc no tutaj już postęp. Mógłbym robić 180, nawet może 180 to tylko mógłbym robić ewentualne słomy, co też nie jest wykluczone, że to będę robił. Teraz tak, ja sobie tak muszę wykminić, jak tutaj sobie tu zajechać. Kosze, może na rzepak najechać. Miałem się zrobić nawozy, no ale że szczerze, troszeczkę słońca jest przymocne. Nie chcę tego żyta zbytnio wysuszyć, bo później to też nie będzie takie zjadne. Pierwsze przejazdy będą najgorsze, żeby się wykręcić. Później to już będzie miało fajnie szło. Tak mi się zdaje. A więc lecimy. Dlatego tak muszę dzisiaj zrobić żyto po prostu. Jakoś tu miał koszęce i nogi. Wiecie, no bo przesuszone żyto też nie jest zbytnio smaczne dla bydła. Mimo nawet, że paszowo się to będzie mieszane, ale to już nie będzie ten sam efekt, jaki powinien być. Ale to mknięcie to ma piękne, no to mi się podoba. Będzie. No ale wiadomo, że pęd to kupiony teraz był. Podejrzewam, że na sezon, może dwa. To nie będzie czynnik na stałe, to wam od razu mówię. Będziemy mieli trochę pieniędzy, no to prawdopodobnie co będzie, on będzie po prostu wymieniany na coś innego. Mimo, że to też ten ciągnik nie był zbyt z jednych stań z tych ciągników. Jak bym teraz szwójkę zarzucił, będzie mi grzać. No nie. Jednak wolę te 9 na godzinę, żeby lepiej to było ogarnięte. Dlatego mi teraz widzę na koncie, bo te siatki folii kupiłem. Znaczy siatkę kupiłem oczywiście jedną. Siatka kosztowała mnie 480 zł. No i rolka folii bodajże 75 kosztowała mnie. Nie chcę teraz zgadywać, ale 400 zł. I to tak właśnie się uzbierało wszystko, tak? Że to tyle pieniążków z konta poszło. No ale to muszę to owinąć. Miałem robić to w pezmę, ale jeszcze po prostu nie mam pezmy. Krótko mówiąc. No to rzeczą jest oczywistą, że o kurwa, teraz żebym sobie wyrzucił kulkę. Że po prostu muszę robić to w belki, tak? Bardziej mi było może klarowne nawet robić to właśnie w pyzmę. No ale jest owijaka, więc to też trzeba wykorzystać w 100%, więc mi to pasuje. Jeszcze tak, będziemy jeszcze mieli odcinek tylko z nam. Znaczy, przepraszam, jeszcze z nawozów i z siewu. Jeden odcinek z maca. Długo to wszystko schodzi, no ale niestety tak to bywa po prostu, że tak to jest. Ogólnie dzisiaj, mam powiedzieć, ostatni dzień wakacji mija. A więc
Możecie napisać w komentarzach, jak wam wakacje minęły właśnie w komentarzach, bo szczerze, wakacje ogólnie szybko minęły z tego, co widzę. Powiem szczerze, no człowiek dopiero myślał, co tu będzie, robił wakacje, może inaczej. Jak te wakacje będą przebiegać, jak czy żniwa przejdą, jak te żniwa pójdą, jak te siano kosy będą. A teraz człowiek trzeci pokos siana robi. Niestety wczoraj mi się nie udało tego ogarnąć. Przypadało. Myślę, że dzisiaj będę przewracał, jeśli pogoda się utrzyma w miarę możliwie. I to będę pewnie pasował u siebie. Siano. Dużo tego nie mam, bo tam nowo zniebudowane, bo trochę niepewna pogoda była. Trochę słońca, trochę deszczu i tak wiecie. Piękna pogoda pod nawozy. Ale jakoś tak się zbiegło z tym, że jak chciałem nabrać nawozy, no to było za mocne słońce. Bojałem się, że zrobię efekt odwrotny. Nic nie zbiorę z trzecich pokosów. Tam na razie dużo tego nie mam, bo tam na dzień dzisiejszy, nie wiem, 20 kulek może zrobiłem ich z 3 hektarów. Dużo nie ma szału po prostu. Tak to powiem, no ale zawsze trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo zawsze mogłoby być gorzej, tak? A więc ja się wiedzę, że w ogóle, że coś tam tego siana się udało zebrać. A jeszcze mi zostało 2,40 do zebrania, bo tu trochę jeszcze mam. Właśnie siana do zebrania. Wtedy zobaczymy się, że 20 kulek powinienem tam mieć, ale czy nie będzie, to się okaże, jak to sprasuje. Jeśli dobrze, jak wspomniałem, być może wszystko się uda sprasować w poniedziałek. No i teraz powiem szczerze, tutaj robotka zajebista jest. Takim zestawem jest sobota zajebista. Troszeczkę tutaj inaczej zrobiłem, bo nie chciałem się jakoś tu nadgrabiać. W początku robiłem takie mniejsze pokosy, po mojej lewej stronie są. Ale powiem szczerze, troszeczkę przymałe te pokosy zrobiłem trochę większe w późniejszym czasie. Ale wiadomo, żeby tylko to było popasowane. A jak to by było pograbione, czy to będzie na większych pokosach, czy na mniejszych, to już mnie to tam koło kija lata. Ważne, żeby tylko to było porobione i pasza na częściowo na właśnie lato, żeby była. To mi starczy. Dalej tak jestem zadowolony, że jakoś tam to wszystko powoli sobie leci. Będzie z tej pasy oczywiście, no nie czuję, bo nie ma czego tu czuć zbytnio. Chociaż gdzie nie gdzieś słyszę, jak tak troszeczkę miałby lekki taki problem, że na przy tym łyknięciu, tak powiem, czy może większej ilości, bo czy może mi się to po prostu daje, taki ma, takie o. Takie szarpnięcie. Może to jest tylko moje złudzenie. Wiadomo, bo to pasowała pod case'a. No, ale powiem szczerze, że teraz powoli przekonuję się, że ten fenik naprawdę fajnie wygląda. Mimo 150 koni jest moim zdaniem absurdem tutaj do tej pasy. No ale jeśli stoi, trzeba go wykorzystać, tak? Bo pod niego tak typowo na razie też maszyn. Znaczy inaczej, maszyny są. Tylko ciekawe, jak on się z tymi maszynami zgrywał. Bo muszę olej wymienić ogólnie tak pod klasa, bo wiadomo, że klas ma inny olej. No i Fendt ma taki, jeszcze powiedzmy, ten, na którym przyjechał na gospodarstwo. Więc muszę olej wymienić pod każdy jeden ciągnik. Znaczy inaczej, zalać wszystkie ciągniki innym olejem, żebym po prostu miał pewność, że jeśli ja przepnę się do każdej innej maszyny, będę miał spokój z tym olejem, tak? No, tylko to muszę ogarnąć, no i będzie lalka. Ale wiecie, teraz to się nie przejmuję, bo tak będę przewody wymieniał, bo troszeczkę coś tam się lekko jeden przetarł wąż, więc pewnie wszystkie węże odkręcę, spuszczę olej rozdzielacza i jakoś tam to powoli będę mógł ogarniać. Po prostu ustanę teraz i sobie to ogarnę, bo robiłem przegląd ogólnie pasy, a powiem szczerze, że nie spojrzałem, bo w tej chwili spojrzałem się właśnie na ten wąż. No ale że mówię tyle, to może jeszcze wytrzymał, bo tych welek dużo nie będzie z tego żyta. Myślę, że jakieś 20. Wszystko pójdzie dobrze? To będzie wszystko? No bo teraz mam ile? 2-3 belki? Coś w tym stylu? Więc no nie ma tak źle. 5 belek już mam chyba. 3-5. Więc już troszeczkę tego jest. Ale wiadomo.
Do końca jeszcze daleko, ale myślę, tak ze 100 tysięcy litrów ogólnie po tonażu, 20 belek powinniśmy mieć, a dokładnie 18, aby to wychodziło. Może, przepraszam, 17 chyba. No i woda, proszę Państwa, elegancko. No taką pasą idzie. No czekajcie, zastanawiam się, czy tak trochę nie bardziej dobójnąć. Czekajcie, jaka to mam? Jedynka to było tak. Dwójka. No to 11 może pogodnimy trochę, by też nie zamulać. No ale zobaczymy później, jak odepnę tą pasę, czy na właśnie na wałku nie będzie tutaj na przekaźniku mocy, nie będzie jakiegoś tutaj wycieku, bo to też wiadomo, aż tak skrupulatnie człowiek nigdy nie sprawdzi. Nie sprawdzi danej maszyny, nie sprawdzi ciągnika, niczegokolwiek tak będzie używanego. Patrzę na razie pod względem optymistycznym, że ten ciągnik będzie się sprawdzał. Moment. Ma telefon miałem. No i tak. Na razie wszystko się w tym dziku sprawdza. Ale moknięcie ma zajebiste. Silnik ma biega, to jest najważniejsze. Ale wiadomo, on z tego, co ja go kupywałem, ten Androż, który go kupywałem, mówił, że poprzedni właściciel miał go typowo do prac polowy, czyli pług, miał go w pługu, miał go w agregacie, miał go by silnik z chrypakiem. Takie rzeczy tylko nie mówił. No bo gościu nie miał hodowli. Ja tutaj, wiadomo, wszystko praktycznie mam na wał, tak można powiedzieć w cudzysłowie na wałku, tak, bo jednak kusiaki, no bo na wałek. Wszystko, co związane, pasa na wałek, no bo też na wałek. Więc takie rzeczy, ja mam duży na wałek. Tamten właśnie gościu miał bronę, agregat talerzowy z hydropakiem. Monet talerzowy z hydropakiem, no, właśnie miał. Więc on na wałka nie używał. Hydrobolikę. Więc tylko tak się patrzyliśmy pod tym względem. No i mi się zdaje, że na razie, czekajcie, czy w ogóle mam 150 kubek, jakoś tak duże wyglądają te poluki. Tak, 150, dobra. Elegancko, bo wiecie, wolę się upewnić, bo żeby nie odjebać maniany, bo później, no zaraz tymi kulkami zrobię. Dobra. No i elegancko, wiecie, to jest troszeczkę więcej materiałów, to będzie pochodzi, no bo tak to byśmy chyba 3,5 tony. 3,5 tysiąca litrów, przepraszam. Tak mamy 5,5, więc tu już te 2000 litrów więcej w tą pasę wchodzi. No to mnie naprawdę teraz zbawia. Mimo wszystko to mnie zbawia dość konkretnie, tak, bo ten paszowoziku, no teoretycznie cały ten paszowóz będę miał zasypany. Chociaż tak ten paszowóz będzie do wymiany teraz. Znaczy, przepraszam, nie do wymiany, do wprowadzenia na nową gospodarkę, którą kupiliśmy. Tam wszystko idzie. Ja już pracownika wstępnie mam. Znaczy wstępnie, no to powiedzieć wstępnie, bo ja myślę, że ogólnie od kwietnia tam wszystko będzie ogarniane, czyli będzie kupowane krowy, będzie przewożona słoma i to wszystko z tego względu, że no w tym momencie, jak widzicie, no nie mamy pieniędzy na to, żeby sobie pozwolić na takie rzeczy, a kiedy to na zakup krów, no zbytnio tutaj to nie widzę. A żeby to brać, wiadomo, tam jak stawialiśmy tą obalę, wiadomo, tam już się człowiek patrzył pod tym względem, a tutaj jednak wiem, że jestem w stanie to po prostu zarobić na te krowy, więc to nie ma sensu, absolutnie żadnego sensu brać kredytu na zakup krów, bo i tak to się zaraz, można powiedzieć, w jednym momencie, można powiedzieć, w jednym miesiącu by mi się to zwróciło mimo wszystko, bo podejrzewam, że jakieś 200 tysięcy za te krowy musiałbym teraz dać. Nie, pardon, 180, coś w tym stylu musiałbym dać. To by nie był problem, tak? Bo z samego wierzymy, mam chyba 260. No ale wiadomo, mamy wydatki, tak? Teraz co? Z jednej strony mnie cieszy, z drugiej smuci. Będą przyjeżdżać na serwis klasa. Czyli sprawdzanie olejów, bo znaczy wiadomo, bo ja już pod ten ciągnik nie chcę pytnio. Muszę go mi się ręki dotykać, bo to jest już elektronika. To wszystko może się tam czujnik wspienniczyć, można odpiąć. Po prostu bez komputera ja tego nie zrobię. No i tak wstępnie serwis będzie mi kosztował w granicach 15 tysięcy. Drogo czy tanie, no to już musicie sobie powiedzieć, a to jest tak. Tak powiedzmy, olej w moście
olej w silniku, olej hydrauliczny, filtry, wszelkie paliwa, właśnie hydrauliczny i no kompletna właśnie kompletna kompletny serwis, o tego słowa nie brakowało, kompletny serwis, o Jezu, to odliwałem miniany teraz, kompletny serwis właśnie tego krasika. 20 tysięcy, mogę powiedzieć za dużo, ale powiem tak, ja wolę dać troszeczkę więcej, wiem, że to jest sprawdzona firma, bo ja też nie biorę tanich filtrów, tanich olejów, przynajmniej chyba silnikowych, no bo silnikowy to się nie bawię tutaj, wiecie, tu mogę trochę tańszy kupić olej, czy do case'ów, mogę kupić, ale bądź Boże kupić taniego oleju do hydrauliki. Chcę taki w miarę dobry olej, żeby po prostu wszystkie ciągniki, które mam, miało ten tą lepkość, to po jedno, po drugie. Że właśnie, żebym nie musiał się bawić później z tymi kombinacjami z hydrauliką, że tylko jeden ciągnik, nie wiem, pod pasy pięty, drugi pod przyczepy, bo będzie się olej zmieniał, będzie by po prostu mieszał. Bo Jezu, rzeko powiedziałem, mi się zapowietrzyłem już. I wiecie, no po prostu tak chcę sobie to zrobić, żeby tam jakoś ręce i nogi po prostu mniało. Wiecie co? Ja, żeby nie robić szczerze, żeby nie robić wszystkiego na tym samego pasowania, zrobimy sobie pasowanie i owijanie. Nie w życiu realnym, słabo to wygląda, ale w grze to innego. Więc tak, mówię. Tak to właśnie będzie zrobione, że 20 klocków będzie wydawane na cały tutaj serwis klasa. No, to jest ciągnik z 2014 roku. Końcówki, o Jezu. No to jest super. No, powoli może przejdziemy za to. Z końcówki 2014, bo pierwsza sesja w 2015 roku była. Więc teraz to musi kosztować. Ja nie lubię być, nie chcę brać jakichś tańszych alternatyw i nic z tym stylu, bo po prostu wiem, że to mi się nie będzie opłacało. Bo później na razie naprawy, no to wiadomo, że ja zabulę to dużo pod tym względem niż zyskam. Więc ja wolę sobie tak to zrobić i mieć to z głowy. No. Więc popasujemy troszeczkę, tak popasowaliśmy, owiniemy. No mówię, zawsze to jest inna robota. Nie chcę też cały czas sobie inne roboty pokazywać. No tej owijanie to też nie pokazuję wam za często. A mi nie było. A, to mogę kurwa bez tego czegoś. Chociaż się o tam, dobra. Może być i tak. To jest jedna 150, to już troszeczkę inaczej ma wygląd tej kulki, tak? Ta kulka ma inny wygląd, ale wiadomo, to jest trochę taniej, wychodzi mi teoretycznie. Znaczy teoretycznie, no praktycznie mi wychodzi taniej, bo jednak więcej materiału mi wchodzi. To się na takim nie widzi i w tej folii patetycznie mniej mi idzie, bo chyba tak samo się w sumie chyba owija, co właśnie. Chociaż nie, 24 chyba się razy uwija. Chociaż nie chcę zgadywać, bo wiem, że 75 folię na 125 się uwija 16 razy. A 150 to nie wiem, 20 razy? Być może 20 razy, no to tak to nie wychodzi źle. Jakby nie było. Ale zadowolony, bo tutaj teraz naprawdę ta pasa będzie mi pasa i owijaka ładuje mi życie. Ja tak jeszcze mam dużo pracy, znaczy inaczej, mam dużo zarobku wiecie, na tą pracę, na tą wiakę. Może właśnie ludzi do mnie dzwoni, że jednak wymieniłeś tą pracę, fajnie, czy mógłbyś przyjechać i pasować, bo ty masz z nożami, ja nie mam z nożami, chcę zobaczyć jak to wygląda. Byli będziesz, jak już się wszystko sprawdzi, no to będziesz u mnie pasował. Więc sam zarobku mam za dużo w porównaniu do tego, co za dużo zarobków w sensie pracy zarobkowej. A przeliczając na Finbusze, to już tak dużo tego nie ma, wiadomo. Z gospodarstwa dużo więcej wyciągnę niż takiego, z takiej pracy zarobkowej, tak to można powiedzieć w cudzysłowie. No ale wiadomo, gdzieś tam już bardziej zaufanym klientom to już trzeba to robić. Nie ma co być świnią, no bo wiadomo, niektórzy brali mnie już od początku, jak ja tu przyszłem. Tak to można powiedzieć, więc ja już tam tym ludziom nie odmawiam, tak? No, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, że dużo ludzi pyta się, czy będę miał sieczkarnię, czy będę miał dużo większą przyczepę, bo oni już takie rzeczy po prostu idą.
Zobaczyli wtedy, jaka to u nich z wirałem. No i teraz właśnie się pytają, większą przyczepę miał, żebyście troszeczkę więcej czasu miał dla siebie też, po jednej części, a my to jakoś sobie ogarniemy, niektórzy mówią, więc no... Chcę to jakoś zbilansować po prostu. Ja znalazłem przyczepkę, powiedziałem stówkę, około 150 tysięcy, no ale nie wiem, czy tak przeskok teraz robić, no bo to też w sumie sensu ogólnego nie ma, bo... czy jest sens inwestować te 100 tysięcy w przyczepę? Myślę, że jakąś przyczepę znajdę do 50 tysięcy, to jest max. W momencie, może z miesiąc, dwa, znaczy przepraszam, z rok czy z dwa pojeździ na tej przyczepie. No i wtedy będę kombinował, tak? No bo chcę jakąś fajną przyczepkę kupić. To też fajnie wyglądało wszystko, tak? Żeby to jednak fajnie ciągało. W tym gospodarstwie. Żeby to jakoś miało ręce i nogi, proszę Państwa, bo o to chodzi mi. Elegancko, owijaczka sobie to owija. Dobra, młodeczki, ja nie przedłużam. Dzisiejszy odcinek byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, to ciepłe, byłby komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na następnego odcinka. Na razie, cześć.